Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poseł Adam Andruszkiewicz wyraził głębokie zaniepokojenie groźbą napływu i zakwaterowania w Suwałkach nielegalnych migrantów. W mediach społecznościowych etatowy pracownik parlamentarzysty i zarazem lokalny aktywista Piotr Wasilewski twierdzi, że prezydent Renkiewicz rzekomo ukrywał dotąd informacje o tym, że Suwałki jako jedyne w regionie miałyby przyjąć ponad 1000 migrantów, którzy mogą zostać przydzieleni do Suwałk na skutek unijnego paktu migracyjnego. O ukrywaniu trudno mówić, bowiem zarówno zapytanie wojewody podlaskiego, jak i odpowiedź prezydenta Suwałk to standardowe procedury, które realizowane są w każdym samorządzie. Od kilku lat średnio co pół roku. Wcześniej, zanim rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił zasady aktualizacji planów zarządzania kryzysowego, tego rodzaju informacje również płynęły do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, tyle że raz na 2 lata. Ale o tym zarówno poseł Andruszkiewicz, jak i aktywista Piotr Wasilewski nie poinformowali podczas konferencji. Tego rodzaju dane nigdy również nie były podawane do publicznej wiadomości. Zasadniczo nie publikuje ich żaden samorząd. Tego również nie ujawniono podczas konferencji prasowej. Wiele więc może wskazywać na to, że doświadczonemu politykowi oraz jego pracownikowi bardzo zależy na wzbudzeniu strachu wśród mieszkańców Suwałk. Niestety, prócz lęku, który dotyka szczególnie starsze osoby, pojawiają się również w lokalnej społeczności skandaliczne komentarze, które nawołują do nienawiści. Nie mogliśmy niestety zadać posłowi Andruszkiewiczowi kluczowego pytania. Jakie jest źródło rozpowszechnionych przez niego informacji, że chodzi o nielegalnych migrantów? Warto bowiem zauważyć, że w wywołującej ten temat interpelacji radnych Rydzewskiego i Izbickiego ani w piśmie z Urzędu Wojewódzkiego, ani też w odpowiedzi suwalskiego ratusza nie ma nawet słowa o nielegalnych migrantach. Podczas konferencji nie mogliśmy posła spytać o źródło tej informacji, ponieważ naszej redakcji nie zawiadomiono o tym spotkaniu. W imieniu posła Andruszkiewicza nie powiadomił nas o poniedziałkowej konferencji również jego pracownik Piotr Wasilewski, choć nasz adres jest mu doskonale znany, o czym świadczy wcześniejsza, obfita korespondencja na naszej skrzynce. Być może nasza starannie zaplanowana przez aktywistę nieobecność stanie się przyczynkiem do zarzucenia nam, już nie pierwszy raz, rzekomego braku obiektywizmu i rzetelności. O jednoznaczną odpowiedź dotyczącą ewentualnych deklaracji przyjęcia nielegalnych migrantów poprosiliśmy również prezydenta Suwałk, jednakże do chwili zamknięcia dzisiejszego wydania Czesław Renkiewicz nie znalazł czasu na osobiste spotkanie z dziennikarzem. Jego stanowisko jednak w wersji pisemnej jest znane i powszechnie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Dokumenty te publikujemy również na naszym fanpage'u na Facebooku. Zachęcamy widzów do zapoznania się z nimi. Są krótkie.